Dzień dobry, Jerzy Strzyż, STV Info. Jesteśmy w miejscu niezwykłym, w miejscowości Kopiet, miejscowości położonej w gminie Iwaniska pomiędzy Iwaniskami a Klimontowym. Osada neolityczna. Osada neolityczna stworzona przez Tomasza Giecewicza, historyka, archeologa z wykształcenia. Panie Tomku, skąd pomysł na stworzenie osady neolitycznej i dlaczego w Kopcu? Dzień dobry wszystkim. Oczywiście od razu małe sprostowanie. Archeologiem z wykształcenia nie jestem, chociaż solidny kurs archeologii w ramach historii na naszym uniwersytecie przeszedłem, więc jakieś tam pojęcie o tej archeologii jest. Natomiast sam pomysł, on przez lata tak naprawdę dojrzewał. Kolega ze studiów pracował chociażby w Nowej Słupi, więc odwiedzawszy tamto miejsce, poczułem ten klimat, stwierdziłem, że być może trzeba by podobną rekonstrukcję zrobić, tylko już nie z okresu wpływów rzymskich, bo tym się zajmuje Nowa Słupia, tylko może uderzyć chociażby w neolit, żeby stworzyć taką żywą osadę. Takich osad żywych neolitycznych tak naprawdę nie ma. A powszechność tego zjawiska, jakim było rolnictwo w tamtym okresie tutaj na ziemi sandomierskiej, spowodowało, że stwierdziłem, że trzeba by takiej inicjatywy się podjąć. No i w ciągu 2 lat w 2 osoby udało się zbudować. Mieliśmy jeszcze pomoc takiego pana, który tutaj z gminy Iwaniska pochodzi. No i udało się w jakiś sposób tę rekonstrukcję stworzyć. No i bawimy się w neolit. Próbujemy promować ten neolit wśród turystów, którzy przyjeżdżają tutaj do nas. Nieopodal jest zamek Krzysztopór, bo to zaledwie kilometr, więc jest jakiś taki, można powiedzieć, odprysk tych turystów tutaj w naszej osadzie. No i to, co jest jakby najważniejsze, to, że ta inicjatywa po pierwsze w jakiś sposób jest dobrze odbierana. Po drugie, z racji tego, że nie ma tak naprawdę wiedzy archeologicznej w społeczeństwie, bo ona jest żadna. W historii ziem polskich zwykle Polak uczy się od momentu chrztu Polski plus tam te 100 lat mniej więcej kształtowania się państwa polskiego wstecz. A archeologia jest nietknięta. Ona kiedyś tam przed wojną było takie krótkie wprowadzenie do archeologii, później tego po wojnie zaprzestano i tak naprawdę ludzie tutaj przyjeżdżający otwierają szeroko usta, bo okazuje się, że jest to wielka historia, tylko historia totalnie przez społeczeństwo nieznana, więc w ramach fundacji, którą stworzyłem, Fundacji Promocji Historii Ziemi Sandomierskiej, tak to nazwaliśmy. Postanowiliśmy, że promować tę ziemię zaczniemy właśnie od neolitu i ten temat neolitu będzie jakby rozpoczęciem dalszej działalności. Mam nadzieję, że uda się to rozszerzyć na inne tematy. Pan powiedział, że wioska neolityczna obok Krzysztoporu w Ujeździe, a nie odwrotnie? Będą teraz mówić, że Krzysztopór obok wioski neolitycznej w Kopcu? Gdyby się posługiwać tematem jakby chronologicznym, no to można by tak powiedzieć. Natomiast no, jesteśmy dużo młodsi od zamku, pomimo tego, że dużo starsi de facto tematycznie. No, taka osada na terenie wsi Kopiec też istniała, kilometr stąd. O czym świadczą znaleziska, chociażby luźne znaleziska z badań powierzchniowych. Nie była to jakaś wiodąca osada, nieduża, natomiast posłużyło to za temat, bowiem tak naprawdę te osady w samej tylko gminie Iwaniska mamy osady. Tutaj w Kopcu mamy w Ujeździe osadę, mamy w Boduszowie, w Krępie bodajże i w Iwaniskach. Na terenie gminy Opatów jeszcze więcej, bo ziemia jest wyższej klasy, więc mamy Kobylany, Strzyżowice, Jagnin, Samopatów, więc tak naprawdę to była powszechność w tamtym okresie występowanie tego typu osad. No więc tak naprawdę przypominamy dawną historię, zapomnianą historię. Tak, bo ludzie zaprzestali wędrówek, zaprzestali chodzenia, zbieractwa i osadzali się, bo potrafili ziemię uprawiać i rozpoczynali hodowlę. Proszę powiedzieć, panie Tomku, ile mamy tutaj budowli w tej osadzie otoczonej plecionką, tam widzę fragmenty palisady i ile trwało zbudowanie i czy to prawdą jest, że pan to własnymi rękami jako cieśla też stawiał?
Jeśli chodzi o same obiekty, to w różnej formie obiekty, bo niektóre tak naprawdę trudno liczyć za jakiś wybitny obiekt, jakieś małe zadaszenie, jakaś mała pracownia krzemieniarska na przykład. Samych chałup jest 6, tak zrekonstruowanych z badań archeologicznych. No i jest kilka obiektów, które są jakby takimi dodatkowymi, które muszą tutaj wystąpić, jeśli chodzi o chociażby hodowlę zwierząt, na przykład obora. 2 takie maleńkie obórki, które no nie są rekonstrukcjami w tym przypadku, ale musieliśmy je mieć, żeby móc w ogóle tutaj przetrzymywać zwierzęta. Więc ogólnie tych obiektów jest, tak jak widać, łącznie z furtkami czy ze strzelnicą, no to jest ogólnie 19 obiektów. Z tym, że tak jak mówię, niektóre są bardzo małe, ale udało się je tutaj w taki sposób ułożyć, żeby to z sobą nie kolidowało. Oczywiście te osady, one były na dużo większym terenie położone. My tym terenem nie dysponujemy, więc to jest wszystko bardziej ściśle. Można to porównać na przykład do Huty Szklanej. Tam na przykład jest mniej obiektów na dużo większym obszarze i to zdecydowanie lepiej wygląda. Tutaj niestety musieliśmy to wszystko jakby ścieśnić, ale udało się to zrekonstruować. Tak jak powiedziałem, trwały 2 lata te prace. Jak pozna się technologię budowy tych obiektów, co nie jest jakimś wielkim, nie jest to szczyt inżynierii. Na podstawie plam posłupowych, które odkrywa się w badaniach archeologicznych, po prostu po zdjęciu wierzchniej warstwy gleby, archeolodzy znajdują plamy w miejscach, gdzie takie słupy były, tak zwane plamy posłupowe, więc można było tak naprawdę osłupować według tego planu nowe miejsce, przygotować pod rekonstrukcję. Zachowały się chociażby odbicia tych plecionek, czasem na przykład jak chałupa spłonęła, no to część tej polepy, która ją pokrywała, wypaliła się na takie nieduże ceglane zlepieńce, stąd na przykład mamy informację, że wyplatano tę chałupę, zanim pokryto ją później tą polepą, czyli gliną z domieszką sieczki, czyli pociętej słomy. Więc wiemy, jaką technologią chałupy powstawały. Same dachy dwuspadowe to nie tylko klimat i tradycja wielu tysiącleci budownictwa na naszych ziemiach, ale przede wszystkim plamy posłupowe w centralnej części obiektu, gdzie świadczy to chociażby o tym, że na linii kalenicowej coś podtrzymywało w postaci jakiegoś słupa. Więc tak naprawdę wszystko niemalże wiadomo, jeśli chodzi o zrekonstruowanie takiej chałupy. Na pewno nie jest to rekonstrukcja na 100%, tak oceniam, że może z jakieś 70% ta chałupa musiała tak wyglądać. Ile osób mogło mieszkać w takiej osadzie? Na przykład Bronocice, to jest bardzo sławne miejsce, jeśli chodzi o te stanowiska kultury pucharów lejkowatych. To jest gmina Działoszyce, powiat Pińczowski. Tam odkryto zresztą bardzo cenny artefakt w postaci wazy tak zwanej z Bronocic, gdzie jest pierwsze przedstawienie pojazdu kołowego w ogóle na świecie. To jest też ciekawostka. Ale ta osada jest oceniana mniej więcej na jakieś 1000 osób. No więc 1000 osób, możemy to porównać na przykład do okresu rozbicia dzielnicowego. Mamy stolicę księstwa sandomierskiego, ona oscyluje wokół 1500 mieszkańców. Kraków około 3. No więc przenosimy się 3700 lat przed narodzeniem Chrystusa i okazuje się, że tak naprawdę takiej wielkości osady funkcjonowały. Jasne. Czym ludzie w okresie neolitu, tak jak pan powiedział, 3700 lat przed naszą erą, zajmowali się? No przede wszystkim zajmowali się już rolnictwem. Mieli kilka gatunków zbóż, chociażby 3 rodzaje pszenicy, płaskórka, orkisz, samopsza. Oprócz rolnictwa, no w zasadzie głównie to było rolnictwo, jakaś forma też hodowli zwierząt, więc to jest uprawa roli, hodowla. Mieli skomplikowany system wierzeń, budowali olbrzymie grobowce megalityczne. No jest co opowiadać. W każdym razie takie osady funkcjonowały jako takie niezależne byty, można by powiedzieć. No bo wiadomo, nie ma państwowości na ziemiach polskich, jest taka osada. No i na przykład w przypadku Bronocic osada około 1000 mieszkańców, posiadająca osady zależne wokół siebie po kilkanaście kilometrów od siebie. Więc widać jest, że już ktoś z ramienia tej osady głównej tymi pomniejszymi zarządza, rodzi się jakaś bardzo prymitywna forma administracji, powstają olbrzymie grobowce, tak naprawdę nie zbiorcze grobowce, ale zwykle dla jednej osoby, kogoś ważnego, więc widać, że już jest jakieś
jakaś drabina społeczna wytworzona, więc tak naprawdę na bardzo dobrej drodze rozwoju ten neolit polski już był. Świetnie. Panie Tomku, teraz nas pan zaprosi do środka i tam porozmawiamy o zajęciach i o szczegółach. Jesteśmy w środku osady neolitycznej, którą ktoś tam kiedyś nazwał wehikułem czasu i przenosimy się w neolit, ale żeby wejść w neolit, żeby widzowie byli w pełni świadomi, to rozpoczynamy od tak zwanej osi czasu, gdzie pan Tomek nam powie, kiedy ten neolit się zapoczątkował na tych ziemiach. Rzeczywiście, zaczynamy od osi czasu, bowiem tak jak powiedziałem, ten temat jest tak naprawdę bardzo nieznany w społeczeństwie, więc musimy tego turystę najpierw wprowadzić jakby czasowo w temat neolitu. No i ten neolit oczywiście w różnych punktach zaczyna się bardzo różnie, bo na przykład na Bliskim Wschodzie, na terenach Syrii, Izraela, on się zaczyna te 11 tysięcy lat temu, tam już to rolnictwo się rozpoczyna. Natomiast u nas, na naszych ziemiach, bo to nas najbardziej interesuje, ten neolit datowany jest mniej więcej na 5700 lat przed Chrystusem, kiedy to przychodzi kultura ceramiki wstęgowej rytej z południa, przynosi tutaj rośliny, przyprowadza zwierzęta udomowione i tak naprawdę te 7700 lat temu neolit się na ziemiach polskich i rolnictwo zaczyna rozwijać. Więc tutaj na osi czasu prowadzimy krótkie prezentacje, kiedy, skąd, też opowiadamy, ci rolnicy przyszli, czym się po drodze zajmowali, a przede wszystkim jakie były początki rolnictwa właśnie na Bliskim Wschodzie, no bo to stamtąd rolnictwo ostatecznie do nas przychodzi. No więc zaczyna się ten neolit, tak jak powiedziałem, 7700 lat temu, kończy się mniej więcej 1900 przed Chrystusem. Więcej 2000-1900 przybyciem tak zwanej na nasze ziemie kultury ceramiki sznurowej, pasterzy, konnych pasterzy ze wschodu, którzy zaczynają tak naprawdę wyniszczać tę ludność, którą też dotknęły zmiany klimatyczne. Po prostu żar z nieba, tak jak w dniu dzisiejszym, coraz mniej padało, klimat stawał się coraz bardziej suchy. No i zaczęło od tych 2,5 tysiąca lat przed Chrystusem rolnictwo na terenie Europy podupadać. Naszły dodatkowo te grupy ze wschodu pasterskie. No i ten neolit tak naprawdę kończy się rolniczy, zaczyna się pasterski. I oczywiście wynalazek brązu sprawia, że coraz łatwiej im się uprawia. To łatwiej się uprawia, ale też klimat zaczyna się zmieniać i z powrotem jest wilgotny. I same te plemiona tych kultur grobów jamowych, między innymi właśnie ta kultura ceramiki sznurowej, sami zaczynają się po dłuższej przerwie zajmować rolnictwem. Świetnie, to taki wykład już fachowy by się teraz rozpoczął. Panie Tomku, idziemy do najważniejszej osoby w osadzie. A tą najważniejszą był szaman, prawda? Dokładnie. Taki szaman przede wszystkim leczył, zajmował się kwestiami duchowymi, no ale też nie wiadomo, czy tak naprawdę nie był też przywódcą takiej osady. Świetnie. Bo nie do końca wiadomo, czy to była teokracja, czy może był rozwój, rozdźwięk między religią, a raczej wierzeniami, a samą władzą. Najważniejszy człowiek w osadzie, szaman, który zajmował się leczeniem, wróżbami. Niekiedy, tak jak pan wspomniał, był przywódcą. Jakie obowiązki na nim spoczywały i czym on się tak naprawdę de facto zajmował wtedy? Tutaj temat jest dosyć trudny, bo tak jak powiedziałem, już nie wiadomo, czy był rozdział kwestii wierzeń od kwestii zarządzania osadą. I szaman mógł być jednocześnie przywódcą osady, a mogła być to rola zupełnie odrębna. Taki szaman przede wszystkim kwestie duchowe, czyli wszystkie tematy zaświatów, obrzędów, ale także i leczenie. Chociażby na Kujawach stwierdzono, że potrafił przeprowadzić nawet trepanację czaszki w tamtym okresie, bo znaleziono szkielet człowieka, który to uległ jakiemuś urazowi. Szaman mu złożył tę czaszkę, po czym znowu jakiś uraz i znowu została złożona. Zagoiła się i z zupełnie innych przyczyn ta osoba później zmarła, jak twierdzą naukowcy. Więc tak naprawdę ta rola szamana była wybitna. To być może dla tych szamanów budowano olbrzymie grobowce megalityczne na planie trapezu, obłożone olbrzymimi głazami narzutowymi, nawet 10-tonowymi. Odbywały się tam jakieś obrzędy.
I zwykle taki grobowiec jest przeznaczony dla jednej osoby, więc wydaje się, że być może to mógł być szaman, chociaż niektórzy twierdzą, że być może to jakiś wódz osady. Niemniej jednak szaman to była osoba, która tak naprawdę w tamtym okresie miała możliwość chociażby przeżyć dłużej niż żyli zwykli mieszkańcy osady, bowiem życie w tamtym okresie było dosyć krótkie. W przypadku kobiet one mniej więcej gdzieś 35 lat żyły, mężczyźni 40 z jakimś niedużym hakiem, różnie to jest oceniane. Natomiast najstarszy szkielet tutaj znaleziony na Wyżynie Sandomierskiej to jest szkielet 60-letniego mężczyzny. No to mówi się, że albo był szamanem, albo ewentualnie jakimś przywódcą osady, skoro udało mu się tyle przeżyć. I niektórzy twierdzą, że szaman w tamtym okresie, nawet jeżeli osada taka została napadnięta przez inną osadę, bądź na przykład przez plemiona pasterskie, to ten szaman mógł mieć jakieś punkty przeżycia, jakby to dzisiaj powiedzieć. Schrony. To znaczy, chodzi o to po prostu, że szaman był niebezpieczny. Lepiej mieć takiego szamana pojmanego i po swojej stronie, bo nigdy nie wiadomo, czy on nie zaklnie w jakiś sposób, uroku nie rzuci, czy jacyś przodkowie tego szamana też się nie będą na naszych wojownikach, czy w ogóle ludzie mścić. Poza tym potrafi leczyć, ma potężną wiedzę. W związku z tym jest osobą cenną, no więc nawet po spaleniu takiej osady i zrabowaniu niewykluczone, że szaman był przenoszony do innej. Także to była taka osoba w tamtym okresie dosyć cenna. Zwłaszcza, że no tak jak mówię, potrafiła takie rzeczy robić, jak chociażby trepanacja czaszki. Czy szaman potrafi robić trepanację czaszki? No jeszcze nie jestem aż na aż tak zaawansowanym poziomie. Bo tutaj na razie zajmuję się zielarstwem, różnego rodzaju zioła zbieraliśmy m.in. w maju na różne dolegliwości, m.in. układ pokarmowy, układ trawienny, przeróżne opcje. To co, jakby mnie tam ten układ pokarmowy bolał, to co by mi szaman polecił? Na przykład rumianek. A widziałem ostatnio, że szaman parzył herbatę z surowej, świeżej pokrzywy. Tak, dokładnie. Zawiera mnóstwo żelaza, ma mnóstwo właściwości odżywczych, mineralnych, wapń, żelazo. A jak z urokami? Z urokami możemy je odczyniać. Jest popularne pędy sosny, które można ewentualnie rozpalić i oczyścić tą atmosferę, żeby ją po prostu oczyścić. Cenny szaman, chyba go zabierzemy, panie Tomku, do redakcji. W dzisiejszych czasach szaman jest niezbędny. Uroków jest dużo. To teraz, panie Tomku, gdzie nas pan zaprosi? Myślę, że zobaczymy lepiej nie naczyń, bo to też jest takie główne zajęcie w naszej osadzie. Wybitny garncarz i jednocześnie współtwórca osady. Właśnie lepi jakieś naczynie, także zapraszam do niego. Zanim przyjdziemy, to pożegnamy się z szamanem, żeby ukłonimy się szamanowi, uroku nie rzucił. I na kamarzystę też. Przywędrowaliśmy do domku garncerza, który w pocie czoła przy dzisiejszej temperaturze pracuje. Panie Tomku, jakiego rodzaju rzeczy były wykonywane przez garncerza w neolicie? To wszystko jest zależne od kultury. W kulturze pucharów lejkowatych takim najbardziej charakterystycznym naczyniem są puchary lejkowate. Tutaj akurat tego puchara nie mamy, mieliśmy go na dole. W każdym razie jest szereg naczyń. Szereg naczyń, które są używane do różnych celów, czy to do celów kuchennych, celów kultowych. Na przykład często znajdywane są naczynia z głowami baranów, a że czczono wtedy zwierzęta gospodarskie, duchy zwierząt gospodarskich, stąd te barany często na naczyniach. Mamy tutaj też rekonstrukcję takich naczyń. Ale tak naprawdę najciekawsze jest lepienie naczyń w tamtym okresie, bo samo lepienie polegało na zlepianiu wałków. Nie ma jeszcze koła garncarskiego, ono się dopiero w okresie lateńskim razem z przybyciem Celtów tutaj te 450 mniej więcej lat przed Chrystusem pojawi. Natomiast teraz w neolicie na wałki, czyli lepimy podstawę, a później w górę dolepiamy wałeczki, które należy później z sobą połączyć, wybijając jednocześnie powietrze, żeby tam nie było w środku żadnych bąbelek powietrza, bo to w wypale będzie później skutkowało pękaniem takiego naczynia. Naczynie należy wygładzić, no i tak naprawdę każdy rodzaj naczynia jesteśmy na wałki w stanie zrobić. Garncarzowi zeszło ile nad tym naczyniem? Nad tym naczyniem, ile ci zeszło? 20 minut. 20 minut taką wazę, tak? Taką wazę można w 20 minut zlepić, jak się jest.
jak się jest wprawionym. To... A co to będzie? To będzie takie dosyć wysokie naczynie, coś powiedzmy w stylu takiego wazonu, puchara i tak dalej. Bardziej stylizowane na czasy tej epoki. Czyli po prostu z wylewem takim na zewnątrz, po prostu dosyć szerokim u góry. A skąd materiał do pracy bierzecie? Materiał można pozyskać z ziemi. No tutaj akurat te tereny są bardzo bogate w iły. Jednakże trzeba po prostu je przetworzyć dużo wcześniej. Nie można tak sobie wyciągnąć z ziemi po prostu iłów, które to te czerwone iły, takie najbardziej popularne, ponieważ trzeba je po prostu oczyścić i przerobić, nie, żeby się one nadawały i były plastyczne po prostu. Jak również schudzić, ponieważ te gliny przeważnie, znaczy te iły są przeważnie bardzo tłuste, więc trzeba je schudzić, tak jak nie wiem, czy tutaj widać takie wtrącenia dosyć drobnego piasku na tej glinie. To jest po prostu dorzucony bardzo drobnej frakcji piasek, drobne kamienie bądź roztłuczone po prostu naczynia jako tak zwany schudzacz do gliny, po to właśnie, żeby ta glina nie pękała i dało się nią po prostu coś zrobić, nie? Jak również utwardzić to naczynie w ten sposób. Ulepione trafia do pieca, tak? No nie do końca. Ulepione naczynie najpierw trzeba wysuszyć. Wysuszyć i to nie tak jak pozornie każdemu się wydaje, położyć na słońcu, bo szybkie suszenie powoduje pękanie, więc w drugą stronę całkowicie, gdzieś w suchym, ale takim dosyć zacienionym miejscu, żeby to naczynie schło jak najwolniej, bardzo powoli, to jest około proces 2 tygodni, kiedy to naczynie wysycha i dopiero po tym czasie trafia po prostu wyschnięte naczynie do pieca. Nie wypalamy mokrych naczyń, bo w piecu po prostu szybkie suszenie tego naczynia pod wpływem wypału by po prostu spowodowało, że to naczynie popęka. A jak długo trwa wypał? Wypalanie naczyń w naszym piecu trwa mniej więcej powiedzmy 8, 10, nawet 12 godzin w zależności od tego, co włożymy do pieca i jak dużo włożymy tych naczyń do pieca. Od grubości ścianek i tak dalej. My mamy akurat piec taki powiedzmy tradycyjny, bardzo prymitywny, bo wypalamy w ogniu. Nie wypalamy w samej temperaturze, tylko po prostu, potocznie mówiąc, żywym ogniem po prostu te naczynia są wypalane. Dlatego ten wypał też jest taki dosyć trudny i niebezpieczny, bo bardzo często po prostu ten ogień powoduje to, że nagłe skoki temperatur po prostu i naczynia nam pękają. Nie? Jasne, jak przyjadą turyści, mogą sami spróbować tej sztuki lepienia garnków? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej zapraszamy, jeśli ktoś tylko ma ochotę. Zawsze można spróbować lepić, czy zarówno garczki, czy jakieś figurki i tak dalej. Bardzo różne rzeczy można z gliny ulepić. Nie ma problemu, można zostawić do wypalania, bo też wypalamy po prostu komuś, jak po prostu coś sobie ulepi fajnego. Jasne, dziękujemy. To nie tylko garczarstwo. Co jeszcze, panie Tomku, zobaczymy za chwilę. No, przede wszystkim ci ludzie zajmowali się hodowlą. W związku z czym myślę, że przejdziemy się do zwierząt i zobaczymy, jakie te zwierzęta w tamtym okresie były hodowane. Zapraszam. Jesteśmy przed oborą. Panie Tomku, w Neolicie jakie zwierzęta były hodowane przez ówczesnych ludzi, a jakie wy tutaj prezentujecie? Hodowano przede wszystkim w tej kulturze świnie. Tak. Naprawdę głównie w śmietnikach, w takich osadach, w których zgromadzone są kości, archeolodzy takie śmietniki znajdują, głównie są kości świni. My w pierwszym sezonie te świnie mieliśmy. Świnia w tamtym okresie była dosyć prymitywną, przypominała jeszcze dzika, w związku z tym szukaliśmy takiej rasy, żeby odpowiadała tej neolitycznej. I padło na mangalicę węgierską, taka kudłata świnia skręconą szczeciną. Świetnie wyglądały, były tutaj z tyłu. Niestety no, ze względu na afrykański pomór świń musieliśmy zrezygnować z nich, pomimo tego, że ta strefa się zmieniła, kolor strefy się zmienił, mniej jest tych zachorowań. Niemniej jednak trzeba by było spełniać warunki, maty, nie maty i to jest problemem w takiej osadzie. Więc tych świń niestety musieliśmy się z osady pozbyć. Natomiast w kolejności to bydło. Bydło hodowano w dwóch rodzajach. Bydło duże i bydło nieduże. Krowa w neolicie miała mniej więcej około 1,10 m w kłębie. Takiej też krowy szukaliśmy. Wiadomo, że trudno jest tutaj utrzymać większą ilość bydła, ale postanowiliśmy, że taka najważniejsza krowa w całej osadzie, czyli wół, musi być.
Będziemy rekonstruować wóz na podstawie tych znalezisk brunocistej wazy, radło, będziemy próbować robić pokazy. Na razie proces udomowienia trwa od roku, on ma rok. Niestety nie możemy go dzisiaj wyprowadzić ze względu na temperaturę. Mieliśmy taką próbę, więc skończyło się tym. Przeciągnął nas przez osadę jak na nartach wodnych, więc lepiej niech siedzi w oborze, gdzie jest chłodniej. Przebywa w oborze. Więc będziemy próbowali go tutaj dostosować do tego, żeby rzeczywiście te pokazy można było robić. No, na terenie tutaj powiatu opatowskiego ostatni wół, o którym słyszałem, to były woły w gospodarstwie prowadzonym przez siostry w Kobylanach. Była para wołów, która później po wojnie została, jak zrobiono tam PGR, jakby, trudno powiedzieć, chyba zabita. W każdym razie jest taka fajna się sytuacja, taka fajna opowieść o tych wołach nawet jest, że wczesna władza ludowa, jak przejęła majątek sióstr, ściągnęła ciągnik specjalny, taki z jakiś radziecki, no bo trudno wołami pracować dalej. No i za oborą, tam u sióstr był taki duży, żelazny, kuty wóz. Zawsze pełen obornika i stare woły zawsze wyciągały ten obornik zza tej obory i wywoziły na pola. Postanowiono to zrobić radzieckim ciągnikiem. Skończyło się to tym, że jeszcze stare woły musiały ciągnik wyciągnąć razem z tym wozem. Także tak poległa władza ludowa akurat, jeśli chodzi o walkę z wołami. My tego woła, myślę, że w przyszłym roku już będziemy próbowali działań z radłem i zaprzęgnąć do roboty, chociaż jest nieduży, ale i nieduże poletko będzie także. Oprócz tego mamy kozy. Trudno jest znaleźć tak naprawdę kozę taką bardziej przypominającą neolityczną. Trzeba by dzikie kozy tutaj trzymać. My mamy tutaj kozę alpejską, mieszanka ze sieneńską. Więc próbujemy imitować te neolityczne kozy tymi, chociaż nie jest to do końca prawidłowe. Jedna wkradła się anglonubijka. No, kupowanie takich zwierząt kończy się tym, że czasami urzeknie człowieka zwierzę, które niekoniecznie wygląda jak te w neolicie, ale kozą jest, to jest najważniejsze. Kozy były też hodowane. No i oczywiście owce. Owce, wydaje się, że bardzo ważne te owce były w tamtym okresie, skoro znajdywano figury baranów. Nawet jest jedna taka figura 30 cm długości, dosyć duża figura, znaleziona w Danowie Śląskim pod Wrocławiem. Nawet w okresie PRL-u na znaczkach była, także to było dosyć znaczne takie znalezisko. Widać, że ten baran jest dla nich bardzo ważny. No więc u nas też owce musiały się znaleźć. Mamy takie dosyć prymitywne owce śruborogie. Co prawda barany są przedstawiane, że mają raczej takie tradycyjne rogi, ale nas urzekła ta owca śruboroga, ona ma te rogi w dwóch kierunkach. No i druga sprawa, że jest bardzo wytrzymałą owcą, na zimno szczególnie. No ale okazuje się, że już na przykład okres ciepłego lata, tak jak teraz mamy upał totalny, no to owce trudno przeżywają, więc woda na okrągło, monitorujemy sytuację i ciągle nerwowe, agresywne. Zresztą no trudno w takim upale, żeby zwierzęta były zrelaksowane. Na małej, zamkniętej przestrzeni, tak? Temperatura, zbliża się lipiec, zbliżają się żniwa. Idziemy na pole zobaczyć, jak tam z naszym zbożem, z waszym zbożem. Już się utożsamiam z wioską neolityczną. No to proszę. Chciałbym, pan... wszyscy się zaczęli utożsamiać. Świetnie, to świetnie. Proszę prowadzić, idziemy. Niedługo w osadzie odbędą się żniwa, część roślin już dojrzewa, na część jeszcze troszeczkę będzie trzeba poczekać. Jakie rośliny uprawiacie i jaki to będzie zbiór, panie Tomku? Mechaniczny przyjdzie kombajn, czy będziecie to robić tak jak wtedy robiono w neolicie? Oczywiście tak jak wtedy, więc naszym kombajnem będzie krzemienny sierp. Kawałek drewna z krzemiennymi zębami i to posłuży za sierp. Takie sierpy znajdowano. A co będziemy tym sierpem ścinać? No przede wszystkim zboża z tamtego okresu, czyli pszenicę, płaskórkę. Ciekawostką jest to, że na początku sam myślałem, że to jest tak naprawdę jęczmień, ale pszenica w tamtym okresie po prostu miała takie wąsy jak jęczmień. I to jest tak naprawdę jedna z najstarszych pszenic. Udało nam się te nasiona zdobyć. Więc mamy tutaj płaskórkę. Ona wydaje się jakby dojrzewała, ale raczej słońce ją tutaj troszeczkę przypiekło.
Mam nadzieję, że uda się te nasiona pozyskać, żeby móc wysiać w przyszłym roku, bo to zboże stosunkowo trudno jest dostać. Dalej mamy kolejną pszenicę, ta bardziej zielona, widocznie bardziej wytrzymała na suszę. Pszenica samopsza, jak widać bardzo nieduże ziarenka, dosyć gruba skóra. No i jak widać w wszystkich tych zbożach one są stosunkowo mało wydajne. Dosłownie z jednego wysianego ziarna można było 3-4 uzyskać. No tak, ale tu mamy więcej, zdecydowanie więcej. Jest więcej, dlatego że myśmy zastosowali tutaj nawożenie obornikiem, akurat od naszego woła. Jeszcze, co ciekawe, jak archeologia żyje. Jeszcze w zeszłym roku raczej sądzono, że nie było nawożenia na pola i że to głównie po wypale lasu można było tam zasiać. Okazuje się, że mieliśmy tutaj wizytę pani profesor Muller-Bieniak z Uniwersytetu Warszawskiego i jej badania wskazują na to, że najprawdopodobniej jednak nawożenie obornikiem już w neolicie występowało. W związku z czym nie skłamaliśmy, jak się okazuje, nawoziliśmy to pole. No i efekt jest taki, że rzeczywiście ta pszenica, ona tutaj świetnie dojrzewa i świetnie się rozwinęła. I plon będzie stosunkowo wysoki, jak na tamte czas. Na takie poletko na pewno ten plon nie będzie mały, o ile oczywiście ptactwo z lasu tego nie przetrzebi przed samymi żniwami, ale będziemy próbowali tutaj jakieś neolityczne strachy ustawiać, żeby to jednak ziarno pozyskać. Dalej mamy oczywiście orkisz, który jest znany. W zasadzie te zboża odżywają teraz z powrotem na fali eko żywienia. Te stare zboża z powrotem wchodzą do łask, więc mamy orkisz, a z tyłu prymitywne żyto. O życie w neolicie możemy powiedzieć, że raczej ono występowało jako chwast. I ono nie było wysiewane, ono się dopiero później gdzieś tam pojawia, o ile pamiętam, gdzieś tam w epoce żelaza już tak dobrze rozwiniętej. Ale my, jak dostaliśmy oczywiście ziarno, czyste ziarno takiego pradawnego żyta, postanowiliśmy, że musimy zrobić odrębne poletko i mamy właśnie poletko takiego żyta. Ono się niestety wyłożyło, ale jakbyśmy byli tutaj jeszcze miesiąc temu, to 2 metry, tak jak kiedyś żyta jeszcze pamiętamy na wsiach miały. Teraz jest niskie, bardzo wydajne, niska słoma. Kiedyś żyto można było się schować w takim życie. Dzisiaj ono trochę inaczej wygląda. Więc zapraszam na zbiory. Ogłosimy te zbiory, jak tylko zboże dojrzeje, to na naszym fanpage'u i na stronie internetowej umieścimy informację, że przystępujemy w osadzie neolitycznej do żniw i każdego chętnie zapraszam do pomocy. Świetnie, to że żyto wyległo świadczy o tym, że chemii nie stosujecie. Chemii nie stosujemy. Jedyną chemią, jaką zastosowaliśmy, to była chemia likwidująca kleszcze tutaj w okolicy, bo jednak kleszcz to jest to, co w neolicie pewnie występowało, chociaż dzisiaj nie jesteśmy zadowoleni z ich bytu, więc udało nam się tutaj te kleszcze wyplenić. Póki co to jest także tak naprawdę jedyna chemia, którą musieliśmy tutaj na terenie osady zastosować, żeby turyści byli bezpieczni, a przede wszystkim i my, bo dopóki tej chemii nie było, no to różne zjawiska się zdarzały. Trochę popracowaliśmy, trzeba się posilić, panie Tomku. Idziemy. Przejdźmy w takim razie do kuchni. Chociaż w tym upale niestety nie palimy ogniska, bo ledwie stoimy na nogach, ale no, przyjrzyjmy się takiemu miejscu kuchennemu. Dobrze, to chodźmy. Jak w każdej epoce, posiłek był jednym z ważniejszych obrzędów, że tak powiem, w życiu ludzi, w neolicie również. Mamy tutaj ognisko w tej kuchni, w której jesteśmy, piec, żarna. Proszę, panie Tomku, jak, z czego przygotowano posiłki? Czy one były kaloryczne? Czy można było organizm utrzymać w normalnym stanie, jedząc zupę z chwastów, byśmy dziś powiedzieli? Tak naprawdę to jedzenie wydaje się, że było na tyle kaloryczne, że rzeczywiście oni nie chodzili wcale niedożywieni. Głównie jedzono jednak, pomimo tego, że hodowano zwierzęta, to głównie jednak jedzono rośliny. Więc tutaj wchodzi bób, soczewica, ciecierzyca, groch. Więc to są, jak wiadomo, dosyć kaloryczne rośliny, jeśli chodzi o wykonywanie z nich jakichś potraw. No i oczywiście zboża wchodziły w grę, więc pieczono placki, pieczono podpłomyki na prymitywnych żarnach nieckowych, czy takiej niecy, jak tutaj mamy obok, ucierano mąkę, później
formowano placek. Ten placek lądował na rozgrzanym kamieniu w ognisku. Ewentualnie można było upiec taki bardzo duży podpłomyk w piecu. W piecu do tego służącym, czyli tutaj mamy taki jakby komin. Taki piec rozgrzewało się do czerwoności, a później taki duży podpłomyk podlepiało pod jego ściankę od środka. I dosłownie minutka i odlepiał się taki dosyć duży placek. Okazuje się, że takie placki tworzone są w takich piecach jeszcze w Azji Centralnej. Uzbekistany, Tadżykistany, a nawet w Gruzji. W Gruzji takie piece do wypieku placków są, więc ich pochodzenie jest jeszcze neolityczne. Prawdopodobnie tam na tamtym terenie. Obok mamy wędzarkę. Skoro hodowano, skoro jeszcze polowano, hodowano, tak jak powiedziałem, duże ilości świń, bydła, kóz, owiec. Jedzono też psa, którego hodowano. Więc te wszystkie zwierzęta lądowały pewnie w takiej wędzarce. Wędzenie już w tamtym okresie miało kilkadziesiąt tysięcy tak naprawdę lat tradycji, bo stwierdzono, że neandertalczyk potrafi uwędzić mamuta. Część mamuta, jak go upoluje. No więc tym bardziej człowiek neolitu już był obeznany z tym wędzeniem, w związku z czym lepiono różnego rodzaju wędzarki w osadzie, które do tego, żeby zakonserwować żywność, służyły. De facto można było nawet podlepić pod kalenicę chałupy takie mięso, bowiem te chałupy, jak widać, kominów nie miały. Otwory dymne są pod kalenicą w tych szczytach i najzwyczajniej w świecie ten dym opływałby takie mięso, więc niewykluczone, że je wędzono nawet w chałupach. Komin dopiero w okresie średniowiecza się pojawia na ziemiach europejskich w ogóle, w związku z czym do tamtego okresu tylko chaty kurne, a nawet przed wojną przecież niektóre biedne gospodarstwa te chaty kurne były posiadały. W naszym regionie też. Tak. Dla ciekawostki powiem, że chociażby w japońskiej kulturze Jomon, która w VI wieku zaowocowała przed Chrystusem, że powstaje ostatecznie pierwsze powstają pierwsze państwa japońskie, już komin był w neolicie. A u nas jednak te nowinki się dosyć późno pojawiają. Troszeczkę później. Kto u was gotuje? Szaman? Nie szaman, mamy kucharza. Kobiety, kucharki. Mamy kucharza, była przez chwilę kucharka. Teraz to była jedyna kobieta w osadzie, nie mogliśmy jej zjeść. W zasadzie gotuje kto ma czas w danym momencie. Także różnie to jest z tym gotowaniem. Potrawy nie są trudne. Najbardziej popularnością cieszą się podpłomyki, robione tak naprawdę tylko z utartej mąki, z wody i pieczone na ognisku. Ewentualnie placki z pokrzyw. Czy można by tak tutaj zaprosić dziewczynę na randkę do takiej waszej restauracji, czy nie bardzo? Ja myślę, że ktoś, kto by chciał dziewczynę na randkę tu zaprosić, wystarczy, że zerwie świeżych pokrzyw. Myślę, że to było zdrowsze niż kwiaty. Kwiaty nie kwitną w ogródku, a taki kawaler może narwać pokrzyw, przyjść do osady, te pokrzywy posiekać, udostępnimy mu ognisko i napiecze placków pod naszym okiem swojej ukochanej. Myślę, że przez żołądek do serca, jak mawiali dziadowie. W neolicie pewnie też to miało jakieś zastosowanie. Także neolityczna randka też wchodzi w grę. Świetnie. To teraz, panie Tomku, gdzie nas pan zaprowadzi? Zaprowadzę państwa jeszcze w jedno miejsce, czyli do jakby naszej nowej rekonstrukcji, czyli obiektu, który będzie poświęcony typowo rolnictwu. Będziemy chcieli stworzyć takie małe, można powiedzieć, wystawę, małe gospodarstwo neolityczne, więc obiekt jest akurat w budowie, więc będzie można zobaczyć, jaką metodą budownictwa wtedy ludzie się posługiwali, żeby takie obiekty mogły powstać. Idziemy. Plan, projekt zrobiony najnowszej budowli w osadzie na Kopcu. Panie Tomaszu, co to będzie? Stwierdziliśmy, że dobrze by było zbudować jakieś takie mini gospodarstwo w ramach samej osady, czyli miejsce, gdzie rzeczywiście można by osadzić kogoś, kto by się typowo zajął opowiadaniem o tym rolnictwie. Chcemy tutaj po skończeniu tych obiektów, bo teraz trzeba je oczywiście oblepić, umieścić naczynia zasobowe ze zbożem i wszystkie sprzęty rolnicze, jakie w tamtym okresie można by było spotkać. No i oczywiście zaparkujemy tutaj wóz, który spróbujemy zrekonstruować. No i oczywiście będziemy tutaj przychodzić z naszym wołem i tutaj jakby to gospodarstwo będzie żyć.
Zrekonstruowaliśmy kolejny obiekt z badań. Tutaj był dosyć duży problem, bowiem tak jak powiedziałem, budujemy na podstawie plam posłupowych. Tutaj na linii kalenicowej, jak widać na samym wstępie tego obiektu, nie było w ogóle słupa. Więc żeby zbudować dom, musieliśmy wykorzystać takie krzywizny drewna, żeby akurat móc te kalenice podtrzymać. No więc skorzystaliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie z tych plam posłupowych. No i tutaj jest widać, jaką technologią takie chałupy w tamtym okresie powstawały, czyli słupy wbite w ziemię, oplata się to plecionką, po czym nakłada polepę i dach trzcinowy. Dosyć proste budownictwo w tamtym okresie i ono się przez dłuższy czas nie zmieniało, bo przez epokę brązu, okres halsztacki, lateński, wpływów rzymskich, pośredniowiecze, niewiele się w tej materii zmieniało. Trzeba pamiętać, że jak w neolicie narodził się tak naprawdę współczesny świat, to w takim kształcie on już dotrwał do dnia dzisiejszego. Tylko wiadomo, mamy cały czas postęp, ale zręby tego świata to neolit. Jak ludzie żyli? Czym się żywili, jakie rośliny uprawiali, co wytwarzali. Opowiadał nam twórca osady na Kopcu, Tomasz Giecewicz. Dziękuję, panie Tomku. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich. Osada na Kopcu czynna jest codziennie, proszę państwa, od godziny 10 do godziny 19, a jak jest słońce wysoko, to nawet i później można tu przyjechać i zwiedzić i zapoznać się, jak żyli ludzie w neolicie.